Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj analiza newsów, sytuacji rynkowej, tego co się dzieje. Dużo się dzieje ostatnio i to jest bardzo fajna wiadomość. Także myślę, że będzie parę ciekawych rzeczy, o których Wam dzisiaj mogę opowiedzieć. Na początku informacja, ponieważ nie prowadzimy już webinarów takich z analizą sytuacji rynkowej, z tym co się ostatnio dzieje. Natomiast wydarzyła się ostatnio jedna rzecz. Jakiś czas temu założyłem, że najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. W związku z czym, abstrahując od tego, że już od dłuższego czasu dokonuję researchy różnych kryptowalut, analizuję je po to, żeby przewidzieć z większą pewnością, które z nich upadną, a które z nich nie tylko pozostaną na rynku, ale też dadzą zarobić w przyszłości, no to stwierdziłem, że można by nie tylko przewidywać, ale właśnie też tworzyć. I przez dłuższy czas szukałem wraz z zespołem Cryptomasters kryptowaluty, którą można by bardziej wypromować. I przez wypromować nie mam na myśli absolutnie żadnych jakichś tam krótkotrwałych pompek, nie wiadomo, jakiś pump and dump czy innych bzdur, tylko wypromować w sensie znaleźć projekt, który ma dobrą ideę, dobry produkt i nie do końca ma pojęcie o marketingu, ponieważ najlepsze produkty świata, jeżeli nie mają dobrego marketingu, to nie osiągną sukcesu. I takiego projektu właśnie szukałem, ponieważ akurat jestem przekonany, że z zasięgami, jakie my tutaj wspólnie z Wami robimy, jesteśmy w stanie naświetlić szerszej audiencji sens jakiegoś projektu i tego, że on po prostu ma prawo zadziałać w przyszłości. I dlatego też poprowadzę w najbliższych dniach webinar na ten temat, gdzie będę mówić, co to za projekt, jak on działa, a przede wszystkim jaki my mamy plan na wypromowanie tego projektu, na, można powiedzieć, zareklamowanie go, co jako efekt uboczny może oczywiście doprowadzić i na to też liczymy do wzrostu wartości samej kryptowaluty. O tym wszystkim opowiem Ci na webinarze. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Wtedy system przeniesie Cię na stronę taką jak ta. I tam możesz się na niego zapisać. Będzie już wkrótce. Także zachęcam Cię gorąco. No i dobra, przechodzimy do analizy sytuacji rynkowej. Cóż tam ciekawego na rynku się dzieje? Ano, fajne rzeczy. Giełda kryptowalut, która należy do Polaków, chociaż wydaje się, że w Polsce nie jest aż tak mocno znana, to jest ekipa z Wrocławia i gdzieś tam nawet dostałem ostatnio informację, że zatrudnia już ze 100 osób. CoinDeal została sponsorem angielskiego Wolverhampton, tak zwanych wilków. No i widzimy tutaj na logo, na koszulce już jest logo giełdy. Tutaj są twórcy giełdy. Fajnie, to jest fajna wiadomość, jeżeli polskie biznesy rozwijają się międzynarodowo, sponsorują zagraniczne firmy. Ja ogólnie lubię bardzo ten kierunek przepływu kapitału. Jeżeli to z innych państw pieniądze przepływają do Polski, a nie odwrotnie, to mi się podoba. Ja wiem, że to jest jakby w mniejszości tego typu transakcje, bo zazwyczaj jednak jest tak, że obojętnie gdzie coś kupimy, to kasa wychodzi z Polski. Natomiast trzeba tym bardziej chwalić sytuację, gdy to z zagranicy kasa przychodzi do Polski. Tutaj oczywiście oni musieli zapłacić za sponsoring, natomiast traktują to jako inwestycje, więc trzymamy kciuki za ekipę, żeby giełda się rozwijała i żeby była znana na całym świecie. Co dalej ciekawego? Podobno jest tak dobrze. Rządy rozdają pieniądze wszystkim i na wyprawkę szkolną, i na dzieci, i na to, i tamto, i w ogóle emerytury wcześniejsze, lepsze. Wszystkim jest tak świetnie dobrze. I ja tutaj nie mam absolutnie jakichś dysput politycznych i nie zamierzam kogoś przekonywać do jakiejś tam, nie wiem, że jedna partia lepsza niż druga, bo uważam, że partia z założenia jest instytucją kradnącą i to jest jej funkcja. Tak jak rolą zajeżdżacza drogi jest zajeżdżać drogę, tak samo rolą partii jest kraść. I tak to działa. Natomiast bardziej mi chodzi tutaj o element nie polityczny, co ekonomiczny. Czyli, że my mamy teraz taką wizję ekonomiczną sprzedawaną, że jak się będzie zabierać, znaczy jak się będzie rozdawać pieniądze, to ludziom będzie lepiej. A pomija się jakby tą logikę bazową logikę ekonomii, że żeby komuś dać, to trzeba najpierw zabrać. To zawsze tak jest. Więc kogoś trzeba najpierw poszkodować, żeby dać innemu. W związku z czym ten model zawsze zakłada straty i krzywdę. I dlatego też
takie są później liczby i takie są wyniki, że tyle ludzi dostaje pieniądze w tym kraju za to, że mają dzieci, albo za to, że te dzieci idą do szkoły, albo za coś tam. Coraz więcej ludzi dostaje pieniądze, podwyżki, płace minimalne, a się okazuje, że coraz więcej Polaków pracuje na dwóch etatach. No to co? Może my Polacy tak kochamy pracę po prostu? Może to nie chodzi o pieniądze, tylko my naprawdę jesteśmy pasjonatami i stwierdzamy, a po co będę po pracy siedzieć w domu z rodziną i marnować czas, pierdzić fotel, jak mógłbym na przykład po 8 godzinach na budowie jeszcze 6 godzin na cieciówce posiedzieć i sprawdzić, kto wchodzi do wieżowca. To przecież jest takie pasjonujące, fajne, obejrzę sobie Netflixa, Narcos, najnowszy odcinek i będzie dobrze. Życie jest piękne. No więc czemu to tak mało osób się nad tym zastanawia, że pieniądze z każdej strony lecą, wszędzie są rozdawane, a jakoś ludzie zaczynają coraz więcej pracować, bo jak twierdzą, muszą. Muszą, to chyba jednak nie chodzi o stricte pasję, tylko o to, że coraz więcej rodzin po prostu nie ma wystarczającej ilości pieniędzy. I co z tego, że komuś dołożysz kilkaset złotych, jeżeli zrobisz mu taką inflację po drodze, że on i tak w ostatecznym rozrachunku ma w plecy. Ostatnio nawet słyszałem pomysł, że jeżeli pracodawca, taka koncepcja być od stycznia, że jeżeli pracodawca zatrudnia kogoś na czarno, a ten ktoś ma zaległe alimenty, to te długi przechodzą na tego pracodawcę. Rozumiesz to? Czyli jak ktoś z Was łamie nieładnie prawo i zatrudnia ludzi, bo chce im dać więcej pieniędzy zamiast oddać drugą połowę ich wypłaty państwu, no to upewnij się, że ci ludzie nie mają jakichś alimentów, bo ty będziesz tym całym alimenciarzem wtedy. Także tak to wesoło działa. Tymczasem Facebook podobno upada. Miało tak być, że ludzie nie lubią scentralizowanych systemów, precz ze szpiegostwem i tak dalej. Afera była wielka, że dane ludzi uciekają na cały świat. No i tymczasem Mark Zuckerberg został trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie. Wyprzedził Warrena Buffetta, a wartość giełdowa Facebooka jest najwyższa w historii na 588 miliardów dolarów. I jaki z tego wniosek? Ano taki, jaki ja już powtarzałem wielokrotnie, czyli że jest grupa libertarian, ludzi, którzy szanują wolność ponad wszystko i ich najbardziej wkurza to, że jest cały czas inwigilacja, że jesteśmy śledzeni na każdym kroku. Natomiast cała reszta ludzi to tylko opowiada, że im to przeszkadza, ale tak naprawdę jak będzie wygodnie, jak będzie fajnie, to będzie spoko. No bo zobacz, kryzys, który ostatnio miał Facebook, to jest epicki kryzys. Tak naprawdę przecież, no jeżeli komuś naprawdę zależy na prywatności, to powinien być załamany wręcz i mega wkurzony tym, że tyle danych z Facebooka wyciekło do zewnętrznych firm po prostu. I oczywiście wiadomo, jedni na Facebooku mają dość mało danych, inni mają dość dużo. Niemniej jednak dalej, jak się wejdzie na Facebooka, no to widzisz nie tylko kto jadł jakiego kotleta, ale też ludzie wrzucają zdjęcia swoich dzieci, no i swojej całej rodziny. Także tutaj no, odważnie bym powiedział i to pokazuje, że większość świata tak naprawdę zgadza się na różne rzeczy i to, co my sobie myślimy jako absurdalne, że w Chinach ludzie się zgadzają teraz na system oceny punktowej, że każdy obywatel będzie oceniany pod kątem tego, jakich ma znajomych, czy ładnie płaci rachunki, gdzie się trzyma, z kim się trzyma, gdzie się trzyma i tak dalej i przez to będą lepsze lub gorsze punkty i one będą publiczne, że będziesz lepszym albo gorszym obywatelem. Dla nas to brzmi absurdalnie, ale tak naprawdę my się na to zgodzimy. Znaczy my, w sensie większość osób też się na to zgodzi, jak tylko przyjdzie. Będzie jakieś oburzenie chwilowe, coś tam ludzie pomarudzą, a potem będzie tak jak z Facebookiem. No, niby dane wyciekły, niby ludzie oburzeni, ale i tak jutro wrzucę zdjęcia swoich dzieci na Face'a, żeby znajomi widzieli. Także tak to wygląda. Co więcej ciekawego, w czerwcu Polacy kupili najwięcej obligacji od 15 lat, także brawa dla Polaków, są mistrzami inwestycji. Pamiętajcie, KNF ostrzega, że kryptowaluty to jest badziewie straszne i kim będziesz, kiedy bańka pęknie. Natomiast co innego obligacje? Obligacje to w ogóle jest biznes nie z tej ziemi. Jak wchodzisz w obligacje, to naprawdę to już możemy Ci pogratulować i jesteś bogatym człowiekiem. Oni tu oczywiście pokazują porównanie obligacji do lokaty. Także stwierdzają, że lokata jest gorszą inwestycją, no ale to nie jest ciężko przebić lokatę. To wiesz co, to jak wyjdę na ulicę i zacznę sprzedawać zapałki, to już jestem lepszy niż lokata, bo wszystko jest lepsze niż lokata po prostu. To jest, jak dam 5 zeta bezdomnemu, to jest lepsze niż lokata, bo mam przynajmniej radość i satysfakcję, a z lokaty totalnie nic.
Także tak to wygląda. No ale dobra, obligacje ludzie kupują miliardami, jak się okazuje. Gdzieś tutaj mam, ile się na tych obligacjach zarabiało. Podobno, jak ktoś podpisywał obligacje na 10 lat, czyli że dajesz swoje na przykład 100 tysięcy złotych i blokujesz je na 10 lat, brzmi rozsądnie, więc blokujesz te środki na 10 lat, to podobno 67% w skali roku zarabiałeś. No teoretycznie, jakby faktycznie tak było, no to ciekawe. Tylko oczywiście tu jest gwiazdka, że nie możesz, że są prowizje za zerwanie tego, czyli że przez 10 lat nie może ci się nic stać, że na przykład że potrzebujesz te pieniądze wypłacić, czyli twoja sytuacja ekonomiczna się nie może pogorszyć. Ja bym chciał sprawdzić, może w komentarzach ktoś napisze z osób, które faktycznie wchodziły w obligacje, bo ja nie ukrywam, że jak tylko rozkminiłem, czym jest lokata i czym są obligacje wiele lat temu, to stwierdziłem, że nigdy w to nie wejdę. Te liczby wyglądają na całkiem niezłe. 67% w skali roku to normalnie Ponzi czasem tyle nie daje. Także wygląda to dobrze, więc zastanawiają mnie gwiazdki. Oczywiście mógłbym posiedzieć i zrobić jakiś research tych gwiazdek, natomiast jakoś chyba wśród kryptowaluciarzy nie ma tylu ludzi zainteresowanych obligacjami, żeby warto było na to poświęcać czas, więc stwierdziłem, że jak ktoś z Was inwestuje w obligacje, niech napisze, jak to było w praktyce. Czy ktoś faktycznie z Was wrzucił w obligacje i 67% kapitału co roku wypłacał, bo śmiem w to wątpić. Oczywiście wiadomo, że już pomijając to, że tutaj nie uwzględniają zerwania obligacji przed czasem, to jeszcze nie uwzględniają podatku takiego srakiego, belki, nie uwzględniają inflacji oczywiście, bo to jest ciekawe, że z jednej strony tu wykres pokazuje mega fajne liczby, no 67% w skali roku, to jest naprawdę, no przecież ludzie kupują kawalerki na wynajem, mają 6% w skali roku, to się cieszą, a tu proszę, 67%, no biznes życia. Natomiast artykuł kończy się wzmianką, gdzie się tutaj mamy, że istnieje poważne ryzyko, że pieniądze, które dziś zainwestowane zostaną w dwuletnie obligacje w 2019 roku, będą miały nieznacznie mniejszą siłę nabywczą niż dziś. Czyli, że jak wrzucę 1000 zł, to nieważne, ile on będzie warty tam za rok, za dwa lata, to w praktyce będę mógł za niego kupić nieznacznie mniej niż dzisiaj. Czyli tak naprawdę nic nie zarobiłem, tylko wręcz straciłem. No to ja się zastanawiam, jak w ogóle, może ja tego artykułu nie rozumiem, czegoś nie ogarniam, no ale jeżeli te obligacje są takie super, no to powinienem być do przodu na koniec inwestycji, więc no ktoś z Was, jak się zna na obligacjach, niech napisze, a ja się pytam KNF-u, gdzie jesteście, czemu nie ostrzegacie, kim będziesz, kiedy obligacje nie wyjdą, bo czy obligacje zawsze muszą wyjść? No wydaje mi się, że nie, bo chyba była taka sytuacja w Niemczech, że były obligacje z procentem ujemnym, czyli kupowało się obligacje wiedząc, że na nich stracisz z racji tego, że jesteś super mega patriotą, no i chcesz pomóc państwu. Także czy one przynoszą 67% rocznie? Nie wiem, śmiem wątpić, ale tak jak mówię, może ta duża ilość Polaków, która kupuje za te miliardy, może oni coś wiedzą, czego my nie wiemy. Ogromne pieniądze. No tak czy inaczej, delikatnie sugerowałbym KNF-owi, żeby się temu przyjrzeć, bo ktoś mi tu obiecuje duże zyski, 67% w skali roku. Jak ja bym wam tutaj opowiadał, że jest jakiś projekt, w którym na pewno 67% wam przyniesie rocznie, jeżeli mi dacie wasze pieniądze na 10 lat, to ja jutro będę mieć wjazd na chatę. Także gdzie jest KNF? Się pytam. No dobra, Turcja, okazuje się, że Erdogan jest Adolfem Hitlerem, tak wnioskuję po tym zdjęciu, bo on tu chyba Heil Hitler pokazuje. Czytamy straszny artykuł, oczernia się Turcję. Ja nie wiem, ja nie byłem nigdy w Turcji, nie inspirował ten kraj, nie chciałem go zwiedzić. Kto był z moich znajomych, ten poleca. Niemniej jednak dowiaduje się, że są czystki, że 18 tysięcy osób straciło pracę, naukowcy, nauczyciele, organizacje są zamykane, gazety, stacje telewizyjne i tak dalej. Wygląda to bardzo źle. Ogólnie wygląda to bardzo źle. Nas to w sumie nie dotyczy, bo to w ogóle nie jest temat kryptowalutowy. Natomiast ja się zastanawiam, bo tutaj jakby artykuł jest o tym, że w Turcji są zabierane wszelkie jakby podstawy wolności, że niedługo to będzie tak, że powiesz, że nie lubisz Erdogana, to cię mogą ukamieniować.
Tak z tego wynika i może faktycznie podejrzewam, że coś w tym jest, jeżeli cały świat się tutaj stresuje tym, jak tam wygląda sytuacja. Natomiast ja się pytam, czy to naprawdę dotyczy wyłącznie Turcji? Czy to jest takie, że ten Turcja, że ten Erdogan to on jest Hitler, a my tu mamy krainy mlekiem i miodem płynące w Europie i wszędzie jest pełna wolność i wszyscy chcą, żebyśmy mieli jak najwięcej wolności? Czy na pewno tak jest? A jak my mamy w Polsce? Zastanówmy się. Kiedy zniesiono ostatnio tajemnicę bankową, wszyscy przedsiębiorcy są objęci ustawą STIR, ich konta bankowe są na bieżąco nadzorowane, kiedy jest coraz więcej kamer wszędzie, kiedy jest instytucja, jak on się ten donosiciel teraz nazywa, no nie pamiętam, ale bo teraz mi wyleciało słowo, no ale kojarzycie, że jest teraz instytucja w Polsce donosiciela, że jak na kogoś doniesiesz, to masz specjalne traktowanie. Sygnalista, tak, to jest sygnalista, tak to się nazywa. Tak więc zastanawiam się, czy my tu się powinniśmy przejmować tym, że w Turcji gość tam robił taki gest i ktoś to uchwycił na aparatem swoim, Panasonikiem. Czy może należy zauważyć pewną tendencję, że może w ogóle, to jest fajna rzecz, jak my pokażemy, że patrzcie, tam Hitler rządzi jakiś w ogóle w tej Turcji i on tam wszystkim zabrał wolność, to my wtedy tak się oburzamy tym, bo patrzymy tu na tego Hitlera z Turcji, tam drugi Hitler w Wenezueli jest, który ich tam wszystkich niszczy i my nie widzimy swoich Hitlerów. Po prostu, my przez to na zasadzie kontrastu myślimy sobie, że kurczę, to u nas w sumie nie jest tak źle. U nas jest całkiem okej, okay. U nas przecież nie zamykają stacji radiowych wcale, oczywiście wcale, nie? Także tutaj jest pełna wolność. Tylko że potem jak się okazuje, że Dariusz Pakowski się cieszy, że Rosja strzeliła gola, to od razu są naciski, żeby gościa zwolnić, bo nie mógł się facet cieszyć z gola na meczu, poemocjonować, że ktoś wbił bramkę, zawody sportowe, nie można, nie wolno, trzeba zwolnić typa, który od 44 lat komentuje mecze, bo gol mu się podobał. Także i to jest wolność, to się nazywa wolnością. Także ja dziękuję za taką wolność i tym bardziej cieszę się, że w środowisku kryptowalutowym ludzie mówią o wolności właśnie, przypominają tę wartość, która jakby wydaje się nie być dzisiaj w cenie. Natomiast to, co jest dzisiaj w cenie, to jest spółka Merlin Group, której akcje wystrzeliły o 700% to the moon. Dlaczego? Ano dlatego, że Merlin Group podpisał list intencyjny ze spółką CryptoGem, znanego w środowisku kryptowalut Rafała Zaorskiego, na to, że będzie tworzyć program lojalnościowy w oparciu o sieci blockchain. Wszyscy komentujący, którzy zastanawiali się i pisali mi nieraz, ja nieraz słyszałem w komentarzach, że prawdziwy trader powinien zarabiać tak dużo na tradingu, że już nie potrzebuje zarabiać na innych rzeczach, na przykład na szkoleniach. No to macie tutaj prawdziwych traderów, spółkę CryptoGem, którzy zarabiają miliony na zupełnie innych rzeczach, absolutnie nie na tradingu, tylko na stwarzaniu rozwiązań blockchainowych. Mamy tutaj informacje, że CryptoGem zainwestuje nawet miliard złotych w ciągu najbliższych paru lat na wspieranie spółek z blockchainem, na tokenizacji i ja to bardzo popieram. Mi to nigdy nie przeszkadzało, że prawdziwy trader zarabia na szkoleniach, że zarabia na inwestycjach, na dostarczaniu rozwiązań. Ja jestem za tym, że prawdziwy trader i prawdziwy hodler i prawdziwy kryptowaluciarz powinien zarabiać na wszystkim, co mu wpadnie w ręce, jeżeli to będzie fajne i wartościowe. Także trzymam kciuki, żeby ten projekt wyszedł, żeby i Merlin na tym skorzystał, i CryptoGem, i całe środowisko blockchain w Polsce, bo to jest bardzo dobra wiadomość. Także jak najbardziej fajnie, że widać, że mimo tego, że jest korekta na rynku, to słowo blockchain dalej tak elektryzująco działa, że 700% idzie do góry. Tam jest oczywiście pewien haczyk, że akcje wyskoczyły o 700% zanim podano do wiadomości, że będzie wchodzić blockchain, więc ktoś tutaj podejrzewa insider trading, że może ktoś ze spółki zainwestował więcej pieniędzy i tak dalej. Nie wiadomo, oczywiście mamy tutaj wzmiankę, że niewykluczone, że zajmie się sprawą Komisja Nadzoru Finansowego. Oni oczywiście poza getbackiem zajmują się wszędzie wszystkim i poza obligacjami, no ale nic. Przechodzimy do współtwórcy Ethereum, Vitalika Buterina, który mówi, powiedział ostatnio, że mam nadzieję, że giełdy kryptowalutowe scentralizowane spłoną w piekle. Precz z nimi. Dlaczego? Jak on to argumentuje? Chodzi o to, że nie wiem, czy wiecie, ale to nie jest tak, jak to reklamują czasem twórcy niektórych projektów, że o, nasz projekt jest taki dobry, że będzie na jakiejś giełdzie. Nie, nie, nie. To tak to działają giełdy właśnie zdecentralizowane, czyli że one wprowadzają zazwyczaj tym
W zasadzie im więcej kryptowalut na nich jest, tym lepiej dla tych giełd. Natomiast tradycyjne giełdy, scentralizowane, zazwyczaj, jeżeli nie zawsze, bo nie wiem, ale na pewno prawie zawsze, przyjmują kasę. Po prostu przychodzisz z walizką i mówisz, słuchajcie, ile za wejście na waszą giełdę. To się wszystkim opłaca. Giełda bierze kasę za wprowadzenie, za listing tak zwany, za wprowadzenie jakiejś kryptowaluty. Kryptowaluta się cieszy, bo wzrośnie wolumen, bo ludzie się o tym dowiedzą, spopularyzuje się. Marketingowo to też trochę lepiej działa, bo można mówić ludziom, że jesteśmy na takiej giełdzie. Natomiast no, muszę wam to odczarować. To nie jest tak, że Binance tak patrzy i mówi, o, genialny projekt, super kryptowaluta. Tylko Binance patrzy i widzi walizkę i jak ta walizka jest odpowiednio duża, to mówi, o, super kryptowaluta, zapraszamy do nas. Według Vitalika Buterina nawet 15 milionów dolarów trzeba zapłacić za wejście na daną giełdę. Jemu się to oczywiście nie podoba, ponieważ on, jak widzicie na załączonym obrazku, jest nerdem, jest freakiem, on jest maniakiem kryptowalut, decentralizacji i w wielu rzeczach można się z nim nie zgadzać, dyskutować jak najbardziej, natomiast to, że on jest naprawdę maniakiem świata kryptowalut i że zależy mu na dobru kryptowalut, w to chyba nikt na świecie nie będzie wątpić. Dlatego też ja rozumiem jego ideę, no bo faktycznie, no spójrzmy na taką ideę pierwotną, że kryptowaluty to miała być władza ludu, to ludzie demokratycznie mieli decydować, co chcą, czego nie chcą. A tu nagle się okazuje, że ja se mogę decydować, że ja se mogę chcieć, że dana kryptowaluta wejdzie na Binance, ale nie mogę decydować, bo tak naprawdę 15 milionów dolarów musi o tym zadecydować. Także faktycznie pod tym kątem, pod kątem tego, że kryptowaluty to ma być pełna demokracja, to opłaty za wchodzenie na giełdy nie pasuje do tego. Także tutaj Vitalik jest za tym, żeby tych giełd w ogóle nie było i żeby się rozpropagowały giełdy zdecentralizowane. No i zobaczymy jak to będzie w przyszłości. A propos giełd, jeżeli do was jeszcze ta informacja nie dotarła, no to na BitBay wprowadziło Monero i Zcash, czyli dwie kryptowaluty do anonimowych płatności. Te kryptowaluty w ogóle w przyszłości moim zdaniem mogą zyskać na znaczeniu, bo jak wiadomo, Bitcoin anonimowy nie jest. Wszystkie transakcje bitcoinowe są widoczne i w zasadzie jak raz wiesz, kto jest posiadaczem danego portfela, no to jesteś w stanie już śledzić jego transakcje. W Monero i w Zcashu działa to trochę inaczej. Także fajnie, widać, że dużo par walutowych za złotówki można kupować, za eurasy, za dolary. Fajnie, szacun dla BitBaya. Natomiast co do samego Binance'a, jak jesteśmy przy giełdach, Binance oszacował, że w tym roku zarobi między 500 milionów dolarów a miliard dolarów. To jest dopiero ciekawa akcja. Zobaczcie, że mówimy o Binance, który ma dzisiaj 10 milionów użytkowników, a w styczniu tego roku miał tylko 2 miliony. Czyli Binance, można powiedzieć, zaczął się mega promować na korekcie. W najgorszym momencie, bo wiadomo, grudzień, styczeń, bańka pękła. Bitcoin 20 tysięcy dolarów pospadało i od tego czasu już bańka jest po bańce. A Binance w tym czasie śmiało rozwija się i tak naprawdę w ciągu roku, bo dopiero jest rocznica powstania Binance'a teraz praktycznie, Binance świętuje stanie się giełdą numerem 1 na świecie. Z zyskiem miliard dolarów, który to zysk jest większy niż zysk Deutsche Banku, która to instytucja istnieje od 150 lat. Więc mówimy o rocznej giełdzie kryptowalut, która wyprzedziła zyskiem 150-letni bank. Zresztą ktoś mi kiedyś powiedział, bardzo mądry, że następny światowy kryzys zacznie się od upadku Deutsche Banku. Ja o tym słyszałem już rok, jak nie dwa lata temu, a teraz jest coraz więcej wiadomości o tym, że Deutsche Bank nie przeszedł na przykład stres testu w Stanach Zjednoczonych, że dużo rzeczy tam się nie zgadza, liczby trochę nie pasują. Także być może faktycznie ten duży kryzys nadchodzi i być może kryptowaluty będą jednym z rozwiązań tego kryzysu, ponieważ wtedy ludzie się jeszcze bardziej zainteresują tym, co się tutaj wyprawia. W związku z czym, jak widać, nawet podczas kryptokorekty można zarabiać miliardy. Da się na różne sposoby. Konkurencja jest rosnąca, bo i giełda Huobi wchodzi do Australii, do Londynu, w różne inne miejsca i Coinbase się cały czas tutaj ciśnie na rynku. Także branża ma dużą przyszłość i jak ktoś z was myślał, że przez korektę będzie dramat, to nie. Jest cały czas dużo pola do popisu i jeszcze wiele przed nami. Chiński yuan odpowiada dzisiaj za tylko 1% transakcji i trade'ów bitcoinowych, kiedy
przeszłości chińskie giełdy robiły 90% światowego obrotu. Dlaczego? Ponieważ jest ban na kryptowaluty, na ICO w Chinach, jak również niektóre giełdy zagraniczne są objęte chińskim firewallem. Czyli rząd chiński tutaj się oczywiście cieszy, że ostrzegamy, że dzięki temu obywatele nie tracą pieniędzy, no ale musimy pamiętać, że Chiny to taki kraj, gdzie przecież jest ten system oceny obywateli, o którym już wspomniałem, i on się coraz bardziej implementuje. Także, no cóż, tak to wygląda. To jest w trosce oczywiście o wolność. I tak dzisiaj wyglądają systemy światowe, że one zakładają, że obywatele to są debile i w związku z tym trzeba myśleć za nich. Czyli że to nie jest tak, że człowiek jak wrzuca swoją kasę choćby w ICO, to że on powinien zrobić swój research i założyć, że ICO z założenia są mega ryzykownymi projektami i wtedy dorosły człowiek może wziąć to na klatę. Nie, tak to nie działa, bo my nie jesteśmy dorosłymi ludźmi. Rząd, KNF, SEC czy inne instytucje muszą zadecydować za nas, że skoro my jesteśmy tempakami, nie jesteśmy w stanie zrobić researchu, nie jesteśmy w stanie wziąć na klatę ryzyka, trzeba nas ochronić. Czyli my jesteśmy takimi dziećmi we własnym państwie. I może komuś się to podoba i ktoś tam przyklaśnie, że istnieją takie instytucje jak ZUS, że istnieją takie instytucje jak KNF i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś myśli bardziej wolnościowo o życiu, no to się puka w czoło i myśli sobie, no kim ja jestem? O co tutaj w ogóle chodzi? Że ktoś za mnie ma decydować, czy ja zaryzykuję swoje pieniądze, czy mogę. Absurd. Kenia reguluje kryptowaluty intensywnie, jeszcze nie uregulowali, ale cały czas dyskutują, analizują, bo chcą ten temat mieć uregulowany. Widzą oczywiście potencjał w tym, no i wydelegowali odpowiednich urzędników, którzy mają takie rzeczy teraz stworzyć. Gorzej jest w Indiach, gdzie weszła regulacja 4 lipca, do jakby zakaz transakcji walutowych, czyli nie można w rupiach indyjskich wypłacać teraz już kasy z indyjskich giełd. To jest oczywiście zła wiadomość. Można by się zastanawiać, ojej, Indie taki tutaj aparat represji stosują, ale trzeba przypomnieć sobie, że przecież polskie giełdy albo wyemigrowały, tak jak BitBay na Maltę, albo w ogóle zbankrutowały, tak jak Abu Coins, przez to, że również zablokowano płatności, że nie można było mieć rachunku bankowego w PLN-ach i tak dalej. Dlatego też oczywiście są protesty, ludzie wychodzą na ulicę, pewnie w niedużych ilościach, bo to jest jednak niszowy temat. Niemniej jednak tak to wygląda. Rządy robią co chcą, co mogą i to nie jest tylko tak, że w Polsce jest represja, w różnych krajach jest represja. Natomiast a propos Turcji jeszcze i tych represji, aresztowano gości, którzy przyjmowali od ludzi pieniądze i mówili, że będziecie wpłacać tutaj $54, a rok rocznie zarobicie $644. Zobaczcie, jaki dobry biznes. Także zapraszamy, pakiety startowe. Wchodźcie, pozyskali 10 tysięcy osób, zarobili 100 milionów lirów tureckich, olbrzymi hajs, zostali aresztowani. Oni mówią, że nie. My wprawdzie od jakiegoś czasu nie odpisujemy ludziom na wiadomości i w ogóle, ale tak ogólnie to my zwrócimy im te pieniądze, tylko nam odblokujcie konta. Także tak to wygląda. Trzeba pamiętać, że w świecie kryptowalut jest mnóstwo projektów, które są wałkami, oszustwami. Jedne są gorzej zrobione i od razu czuć szwindel. Inne są całkiem nieźle zrobione i czuć szwindel będzie dopiero po 2-3 latach istnienia takiego projektu. Jak przeczytacie ten artykuł na kryptofakty.pl, to może wam to, nie wiem, przypomni parę projektów, które są dzisiaj na rynku, gdzie trzeba jakieś pakiety kupować i potem w zamian będzie jakaś stopa zwrotu i tak dalej, i tak dalej. Każdy sobie tutaj musi ocenić to sam. W Stanach Zjednoczonych natomiast rozwija się sieć bitcoinomatów, można powiedzieć, czy bitomatów. 2000 maszyn już w Stanach jest. Trzeba jednak pamiętać, że one są połączone z KYC, czyli ze sprawdzaniem na przykład prawa jazdy. Także nie są to w pełni, znaczy w ogóle to nie są anonimowe bitomaty. Niemniej jednak okazuje się, że wzięcie na te maszyny jest dość spore z tego względu, że w biedniejszych rejonach Stanów biedniejsi ludzie po prostu nie mają systemu bankowego, nie mają konta bankowego, nie mogą robić przelewów, a Bitcoin jest dla nich świetnym rozwiązaniem. Dlatego też musimy pamiętać, niektórych to może dziwić, ale pamiętajmy, że naprawdę tak jest, że Polska ma jeden z najbardziej rozwiniętych systemów bankowych na świecie. Takie rzeczy jak BLIK,
czyli płatność, że sobie jakieś parę cyfr wpisujesz, to tego w większości państw świata, łącznie z tymi mega rozwiniętymi, to nie zobaczymy jeszcze przez lata. O tym trzeba pamiętać, tylko my sobie nie dopuszczamy tego do głowy, że jak to jest możliwe, że Polska jest czymś potentatem. A jest. Dlatego też faktycznie no, tak to wygląda i bitomaty się rozwijają. Czy kryptowaluty upadają? No już częściowo obroty Binance'a nam pokazują, że chyba biedy nie ma. Natomiast okazuje się, że ludzie w ICO wrzucili w tym roku 14 miliardów dolarów, czyli dwa razy więcej niż w całym poprzednim. Czyli zauważ, mimo że w poprzednim roku to był taki hype, bańka była pompowana do granic czerwoności, tetery się drukowały, żeby kupić więcej bitcoinów, JP Morgan wchodził milionami i tak dalej. Nie wiadomo, co się działo. W tym roku jest korekta, stabilizacja. To jednak się okazuje, że cały czas ludzie pompują znacznie więcej pieniędzy w nowe projekty, czyli jest to, co ja mówiłem na początku pękania bańki, czy trochę jeszcze przed pęknięciem bańki. Wtedy jeszcze dużo osób nie hejtowało, jak mówiłem, że bańka niedługo pęknie, że niedługo ceny się obniżą, a potem będzie etap stabilizacji i nowe projekty wyjdą na światło dzienne. Teraz już to widać, że faktycznie bańka pękła, trochę czasem mniej ludzie kupują starych projektów, ale aktywnie kupują nowe. Chcą wiedzieć, jakie projekty mają coś fajnego do zaoferowania, analizują to i wchodzą w to dużym kapitałem. Jak donosi Pricewaterhouse, firma, potężna firma konsultingowa, oprócz tego, że podali liczby, to oni mówią, że teraz jest też lepsza jakość tych ICO, bo oni tutaj podali ciekawe wnioski, że 65% ICO, które wchodzą, wkrótce dostarczy produkt, czyli faktycznie coś będzie działającego. 5% tylko planuje, że dostarczy produkt, ale jeszcze nie ma konkretów. 10% nie ma żadnego produktu i żadnej koncepcji. To jest dziwne w ogóle, że ludzie w to wchodzą, ale nieważne. A 20% to są ewidentne skamy. Tak czy inaczej, te liczby i tak są pocieszające w porównaniu do tego, co było w przeszłości, gdzie większość ICO to były skamy, więc widać, że po części może te regulacje trochę tutaj pomagają, bo w Stanach na przykład możesz zrobić ICO, ale zebrać maks milion dolarów. Teraz są wszędzie KYC, trzeba rejestrować te ICO i tak dalej. Tutaj widać, że rozwija się bardzo Singapur. Anglia wkrótce przekroczy Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o liczbę ICO. Popularne są Szwajcaria, Estonia, Litwa, Francja, Niemcy. No zobacz, jakie gigantyczne kraje. Szwajcaria, Estonia i Litwa, Kajmany i Brytyjskie Wyspy Dziewicze, a ponadto Hongkong i Singapur. Same potężne kraje, no nie? W porównaniu do Polski. Polska to jest taka mała wysepka w porównaniu na przykład do Brytyjskich Wysp Dziewiczych albo do Litwy. To jest właśnie to, nie? Że czasem się ludzie tłumaczą, że wielkie kraje to sobie mogą pozwolić na rozwój, bo je stać i tak dalej, a my, Polska, nie możemy. No ale zobacz, ile tu jest państw, które świetnie ułatwiają inwestowanie w kryptowaluty i są mniejszymi znacznie państwami od Polski, a są bardziej nastawione po prostu na zysk inwestorów i swój też, bo to też przecież o to chodzi, że państwa też mogłyby to opodatkować i zarabiać. Co tam w Malcie za to? Malta oczywiście ciśnie do przodu. Trzy nowe ustawy ustanawiające ramy prawne dla kryptowalut. Tak jak powiedział premier Silvio Scambri parę miesięcy temu, że kryptowaluty mają być nieuniknioną, że są nieuniknioną przyszłością w rozwoju pieniądza i podstawą rozwoju naszej przyszłej gospodarki. To mówił w kwietniu, także całkiem niedawno i widać, że jest w tym spójny, czyli trzymają się tego. Korea Południowa z kolei tworzy klasyfikację kryptowalut i technologii, czyli oni robią rozpiski takie, że tworzenie gier na blockchainie to jest jedna forma klasyfikacji, potem tworzenie oprogramowania i tak dalej. Po co to robią? Ano po to, żeby były jasne i klarowne przepisy, żeby każdy wiedział, co może, czego nie może, jakie ma płacić podatki, czyli regulacja pełną gębą. Natomiast z pozytywnych wiadomości, częściowo pozytywnych, Parlament Europejski póki co nie przegłosował Akta 2, czyli no, nie przeszło. Akta 2 mówiłem w poprzednim nagraniu, ale to myślę, że wiecie, o co chodziło, o pseudo ochronę praw autorskich, a tak naprawdę o kontrolę internetu, cenzurowanie go. Póki co nie przeszło, natomiast nie otwierajmy jeszcze szampanów, ponieważ we wrześniu będzie kolejne posiedzenie, gdzie będą dalej sobie tam pitolić, czyli 10 do 13 września oni siądą tam i żeby nie było, może być tak,
że to jest masowy plan, czyli że wprowadźmy jakiś absurdalny pomysł, ludzie wyjdą na ulicę, to my powiemy, że a dobra, to posłuchajmy was, drodzy ludzie, kochamy was i nie będziemy tacy, i potem trochę zmniejszmy hardkorowość tych przepisów i je wprowadźmy, a ludzie i tak się będą cieszyć, że wygrali, a tak naprawdę przegrali, bo my wprowadziliśmy to, co planowaliśmy od początku. Pamiętajcie, jest taka taktyka regularnie stosowana przez polityków, więc sukces to będzie, jeżeli 10 do 13 września, jak oni tam będą pitolić, to ostatecznie zostanie pod presją tłumu ten projekt w ogóle anulowany. Jeżeli on zostanie przyjęty w zmienionej postaci, to będzie porażka. To będzie oznaczało, że oni mieli taki plan od początku, natomiast jeżeli on zostanie usunięty w ogóle, to oznacza wygraną. Także naciskajmy na to, jeżeli będziecie wchodzili na jakieś fora albo będą jakieś manifestacje organizowane, to nie po to, żeby złagodzić te przepisy, tylko po to, żeby je w ogóle wrzucić do kosza i zapomnieć o nich raz na zawsze. Póki co jest wstępna wygrana, natomiast teraz 2 miesiące przygotowania, bo to jest wygrana bitwa i teraz we wrześniu trzeba dokończyć wojnę. Także Sparta! Miłego dnia wam życzę, do zobaczenia na YouTubie i na webinarze, podczas którego powiem wam, jaką my jako CryptoMasters mamy strategię na marketing nowej kryptowaluty. Nie będzie to shillingowanie, czyli opowiadanie, że coś jest fajne, jak nie jest, ani żadna pompka, tylko prawdziwy marketing dobrego produktu. O tym wszystkim ze szczegółami opowiem wam na webinarze. Zapraszam do zapisania się. Link znajdziecie pod tym nagraniem cryptomasters.pl/webinar. Miłego dnia i wszystkiego dobrego. Cześć!